Bielsku-Białej sezon ligowy już dobiegł końca, zatem mamy sposobność do tego, aby pewne rzeczy podsumować. Na przykład format rozgrywek sprawdził się? W maju robimy spotkanie z klubami Ekstraligi. Zapytamy klubów, bo w mojej opinii się sprawdził, chociaż nie ukrywam, że było troszeczkę stresu przed sezonem. Jak wiemy, to jest pierwszy sezon reformy rozgrywek futsalu kobiecego. W mojej opinii dobrze to wygląda, rozmawiając z klubami, z trenerami, z prezesami, są zadowoleni. Musimy w paru kwestiach wzmocnić te kluby. Myślę, że następny sezon będzie jeszcze lepszy, fajniejszy. Sezon ligowy w Bielsku-Białej, podkreślam, zamknięty, ale przed nami jeszcze wciąż zmagania reprezentacyjne. Co czeka biało-czerwone w najbliższych tygodniach, miesiącach? Reprezentacja Polski w futsalu kobiet w czerwcu wylatuje na silnie obsadzony turniej do Porecia, Futsal Week, w którym bierzemy udział co roku. No i we wrześniu gramy eliminację do Mistrzostw Europy. Kiedy planowany jest start nowych rozgrywek ligowych 2024-2025? Myślę, że zaraz po eliminacjach, tu akurat mamy to nieszczęście, że eliminacje, jak dobrze pamiętam, są między 15 a 21 września, więc ostatni weekend września powinniśmy wystartować. Zatem udajemy się na ligowe futsalowe wakacje. Tak jest, dokładnie.